kiedy mam dobrą pojemność emocjonalną, mogę doświadczać uczuć w momencie, kiedy one się dzieją, pokazywać się z nimi, ale równocześnie wpływać na to, jak one się dzieją, czyli na ich siłę. Czyli mogę przerwać, mogę zatrzymać, mogę zintensyfikować. To są wszystko jakości dobrego pomieszczania wewnątrz. Nie boję się uczuć, nie popadam w stany skrajne, chronię się przed stanami skrajnymi, czyli ani nie wybucham, ale też nie daję się zalać swoim emocjom. I bardzo ważne, zwykle, kiedy mam dobre pomieszczenie, ja mogę Tobie towarzyszyć w Twoich uczuciach, w Twojej złości. Ja się nie boję Twojej złości. Jak przesadzasz do wściekłości, ja zatrzymam, ja przerwę sytuację. Jak widzę, że tłumisz, to dopytam Cię, hej, powiedz mi o tym, możesz mi, nie boję się Twojej złości, możesz mi o tym powiedzieć. No i to wymaga pracy dla większości z nas.